witam serdecznie. Tradycyjnie chciałem podziękować za miłą, sympatyczną nominację Markowi Tomasikowi. Przeprosić, że trochę mi zeszło czasowo z reakcją, z podjęciem tego sympatycznego wyzwania, ale nie jestem zbyt silny elektronicznie, społecznościowo. Jestem mocno elektronicznie, ale nie społecznościowo. Przyszedłem dzisiaj z książką mojego ulubionego autora, jeśli tak można powiedzieć, Jacka Santerskiego, psycholog, psychoterapeuta. Książka pod tytułem Miłość i praca. Proste reguły sukcesu w biznesie i życiu osobistym. Chciałbym tutaj się z Państwem podzielić 3-4 króciutkie takie fragmenciki z tej książki. Zacznę od tylnej okładki. Miłość i praca. Miłość to nie tylko uczucia, zmysły i seks. Miłość jest wyborem i zobowiązaniem. Musi być pielęgnowana. Wymaga uważności, odwagi i dyscypliny. Taka miłość czyni cuda. Praca. To nie tylko żmudny wysiłek. Praca z sercem uskrzydla, nadaje sens życiu, łączy ludzi. Taka praca służy miłości. I pierwszy króciutki fragment z obszaru życzliwość, o życzliwości wrodzonej i o samoakceptacji. Wiele wskazuje na to, że życzliwość i zdolność do rezonansu z ludźmi może mieć podstawy genetyczne. Medycyna behawioralna, która jest nową sferą badań z pogranicza genetyki i psychologii, dostarczyła w ostatnich latach bardzo interesujących danych na ten temat. Wynika z nich, że ciekawość świata i ludzi, optymizm, pogoda ducha, a nawet zdolność do szybkiego niż u innych powrotu do stanu równowagi psychicznej po przebytym stresie, wszystko to jest uwarunkowane biologicznie, skłonnością i zdolnością mózgu do wytwarzania neurohormonu, który działa podobnie jak amfetamina. Neurohormon ten to dopamina, a jej działanie polega na wywołaniu lekkiej euforii. Wielkie znaczenie przy budowaniu zdolności i skłonności do życzliwości ma oczywiście doświadczenie miłości z dzieciństwa. Chodzi tu o obecność przynajmniej jednej ważnej dla nas osoby, która naprawdę nas lubiła i akceptowała, dzięki której mogliśmy się dowiedzieć, co to jest życzliwość, jak miło jest jej doświadczyć i która pozwoliła nam zetknąć się z wzorcami przyjaznego i troskliwego zachowania wobec innych. Inną cechą osobowości, którą moim zdaniem w dużo większym stopniu niż życzliwość może być cechą nabytą i którą można rozwijać drogą umiejętnej pracy nad sobą, jest samoakceptacja. Mam nadzieję, że to dobra wiadomość dla tych z nas, których natura nie wyposażyła hojnie w optymizm, pogodę ducha i ciekawość świata. Samoakceptacja w naturalny sposób przekłada się na stosunek do otoczenia. Kto lubi siebie, ten lubi oczywiście też innych. Króciutki może fragmencik z obszaru zdrowej współzależności. Dobra współpraca i współdziałanie w drużynie, zespole czy firmie, tak samo jak dobre współżycie z członkami rodziny i przyjaciółmi, wymaga zgody na pewną dozę zależności, naszej od innych i innych od nas. Ale wymaga też umiejętności stawiania granic sobie i innym. Jeśli ustanawiamy te granice zbyt wcześnie lub zbyt późno, za blisko lub za daleko, nasze związki będą zapewne wymagały uregulowania tej kwestii. Badacze zdrowych rodzin, które opisują Klisen Skinner, książkę Żyć w tym świecie i przetrwać, byli wprost zaszokowani, gdy odkryli, że członkowie tych sielankowych wspólnot wprawdzie kochają się bardzo, z prawdziwą przyjemnością obcują ze sobą, i nigdy im nie brakuje wspólnych spraw i wspólnych tematów, ale jednocześnie każdy z nich, czy to dziecko, czy rodzic, fantastycznie czuje się także poza domem. I to w zupełnie innych relacjach niż rodzinne. Badacze i obserwatorzy ich życia ze zdziwieniem odnotowali fakt, że ludzie ci, chociaż lubią się, kochają, potrzebują się nawzajem, nie są sobie na co dzień niezbędni. Okazało się też, że ich związki oparte są raczej na świadomych wyborach, niż na przymusie czy konieczności. I króciutki fragment jeszcze o uczuciach. Co znaczy kochać? Ksiądz Józef Tischner w jednym ze swoich ostatnich wywiadów powiedział bardzo piękne i mądre słowa. Miłość to przede wszystkim wybór. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Miłość nie jest zatem nastrojem, uniesieniem, radością, jak pojmujemy ją dzisiaj pod wpływem romantyków. Miłość to akt decyzji, wyboru, uznania za swoje. Każdy powinien rozpoznać swoje potrzeby, oczekiwania, priorytety, by świadomie kierować życiem, a nie brnąć przez nie po omacku.
To by było tyle, jeśli chodzi o tą książkę, którą jeszcze raz serdecznie polecam. Miłość i praca Jacka Santorskiego. Takiej narracji, którą Jacek Santorski nadaje w takiej narracji, którą bardzo lubię. Narracji Leszka Kołakowskiego. No i nominacja, myślę, sympatyczna. Nominacja i osoba, która się o tym dowie, zareaguje bardzo pozytywnie. Jest to mój znajomy, jednocześnie burmistrz miasta Chełmna, Mariusz Kędzierski, którego mam przyjemność nominować do jakże miłego projektu Nice Book Challenge. Dziękuję bardzo.